Matura 2018, zadanie Centrum Danych. W programie Base z pakietu LibreOffice. Dane do zadania pobieram ze swojej strony maturainformatyka.buzinfo.pl z działu Baza, Centrum Danych, treść zadania oraz dane do zadania. Pozwoliłem sobie jednak już zaimportować te dane do programu Base. Już tutaj mam te trzy tabele. Jeżeli ktoś nie wie, jak to zrobić, to odsyłam do filmu Import-Export Table z programu Base. Robi się to zawsze standardowo tak samo. Przejdźmy do treści zadania. Mamy tutaj trzy tabele powiązane z relacjami. Komputery, na które składa się pole numer komputera, sekcja, w której stoi oraz pojemność dysku komputera. Awarie tychże komputerów, numer zgłoszenia awarii, numer komputera, który uległ awarii, dokładna data awarii z dokładnością do sekundy i priorytet awarii. Oraz trzeci plik naprawy tychże komputerów, numer zgłoszenia ponownie, dokładna data naprawy oraz rodzaj naprawy. Ogranicza się to do słowa restart albo wymiana. Bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na tę informację. Mogło się zdarzyć, że jedno zgłoszenie awarii wymagało kilku napraw. Zadanie pierwsze. Znajdź 10 najczęściej występujących rodzajów dysków. Oraz podaj, ilukrotnie występowały. Jak widzimy, dysk o pojemności 300 GB wystąpił 173 razy. To są już przygotowane przeze mnie odpowiedzi do porównania. Zajmiemy się rozwiązaniem. Jak widzicie, skróciłem sobie nazwy tabel. Awar, komp i naprawy. Spójrzmy, jak wygląda tabela komputery. Z tej jednej skorzystamy w zadaniu pierwszym. Także skróciłem sobie nazwy pól w tej tabeli, żeby nie sprawdzać za każdym razem, jak one się nazywają. Taką przypominaczkę sobie tutaj ustawiłem. Zróbmy tylko, żeby ona była zawsze na wierzchu. W porządku, jest zawsze na wierzchu. To można zatem wyłączyć. I rozwiążmy nasze zadanie. Tworzymy projekt Querendy i zacznijmy prosto. Select pojemność from computery. F5. Wypisał wszystkie kolejne występujące pojemności, tyle ile ich z komputerów, tyle i rekordów uzyskałem w tej sytuacji. Zobaczmy, że one się powtarzają. Jak nie chcę, żeby się powtarzały, no to oczywiście je grupujemy. Group by pojemność. Teraz już uzyskałem tylko 34 rekordy, tak? Żaden z nich się nie powtarza, ale dobrze by było je policzyć. A zatem conf gwiazdka. Nazwijmy sobie ten licznik, żeby, no bo spójrzmy, jeżeli teraz uruchomimy to, to mamy takie pole conf gwiazdka. To dość brzydko wygląda. Nazwijmy sobie to ilość. I teraz uruchommy. I widzimy, że dysk o pojemności 700 pojawiał się 28 razy w komputerach. Dobrze by było sobie to posortować. Order by ilość. Posortowane, ale to mamy gdzieś na dole tabeli. No to odwróćmy kolejność. I w tym momencie możemy sobie już 10 od góry wypisać. Żeby się nie pomylić, ile to jest 10, to sobie dodajmy limit. Limit 10. Proszę bardzo. I to są te odpowiedzi, które zresztą porównamy. I spójrzmy. Tak, dokładnie to, co chcieliśmy uzyskać. Może to przesunę troszkę do góry, żeby jeszcze było widać także naszą kwerendę. Koniec zadania pierwszego. Zadanie drugie. Znajdź wszystkie komputery, ale tylko w sekcji A, w których trzeba było przynajmniej 10-krotnie wymienić podzespoły. Należy podać ich numery oraz ile było wymian. Tu mam oczywiście wzorcowe odpowiedzi. A teraz spróbujmy właśnie je uzyskać, tworząc kolejną kwerendę. Spójrzmy, jeżeli chcemy numery komputerów z sekcji A
to wystarczy tabela komputery. Ale musimy to połączyć z rodzajem naprawy, czyli z tym polem. Numer komputera można połączyć niestety z tabelą awarie, a nie naprawy. Czyli muszę połączyć tą relacją numer komputera i tu numer komputera z tabelą awarie, a potem dopiero numer zgłoszenia z tabeli awarie z numerem zgłoszenia z tabeli naprawy. A zatem ze wszystkich trzech tabel korzystam de facto. Select. Wymieńmy numery komputerów. Numer komputera. Tutaj mam błąd. Select. Numer komputera. Na razie po prostu je wypiszmy. From. I teraz muszę wymienić wszystkie tabele, z których korzystam, czyli awarie, komputery i naprawy. Gdzie? Połączmy je relacjami. Numer komputera musi być równy numerowi komputera. Ten i ten. Celowo nazwałem je nieco inaczej. Gdyby nazwy były takie same, to musiałbym napisać w taki sposób. Z tabeli awarie weź numer komputera i ma być równy tabeli komputery numerowi komputera. Ponieważ jednak nazwałem je inaczej, nie ma niejednoznaczności. Jeżeli napiszę po prostu z tabeli komputery numer komputera, ma być równy z tabeli awarie numerowi komputera. Jest to jednoznaczne. And relacją łączymy teraz tabelę awarie i naprawy. Z tabeli awarie numer zgłoszenia ma być równy z tabeli naprawy numer zgłoszenia. A zatem relacjami połączone są wszystkie tabele. And sekcja występuje tylko w tej tabeli, jest równa literce A. Na razie wypiszemy sobie wszystkie komputery z sekcji A. Jest ich 191. One się powtarzają wielokrotnie. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie ulegały awarii i były wielokrotnie naprawiane. Teraz uzupełnijmy nasz wpis. Dodajmy warunek, żeby uwzględniać tylko rekordy, w których rodzaj naprawy, mógłbym napisać równa się wymiana, ale ja napiszę like i zrobimy tutaj maskę. Ponieważ wiem, że występuje tylko wymiana albo restart, jak napiszę wszystkie zaczynające się od literki W, no to będą pasować tylko wymiany. Dobrze. Pogrupujmy teraz, żeby nie występowały wielokrotnie numery komputerów. Group by numer komputera z tabeli komputery i dodatkowo grupując liczmy, ile w każdej grupie jest takich komputerów. Count gwiazdka. Gwiazdka oznacza, że zlicz wszystkie rekordy, które zawierają jakiekolwiek wypełnione pola. Czyli po prostu wszystkie wiersze zliczymy dla każdego komputera. I popatrzmy, ile tego jest. Mamy tych rekordów już zdecydowanie mniej, 17, a nas interesują te, w których mamy przynajmniej 10 lub więcej wymian. No dobrze, możemy oczywiście to posortować. Order by nasz count, nazwijmy go jakoś, tak? Czyli liczba wymian, LW. Order by LW desk. Popatrzmy, jak to wygląda. No, dużo lepiej. Już widzimy, że wystarczy przepisać te cztery wiersze. Jeżeli byśmy chcieli być jednak bardzo precyzyjni, a ich byłoby nie cztery, tylko 300 ileś, musielibyśmy sami to wyłapać. Przed klauzulą group order by możemy dodać jeszcze having. Przypominam, że where to jest filtr na elementy, które odczytujemy z tabel tych wejściowych, a having to jest filtr nałożony na tą tabelę wynikową. Dlatego podajemy go później. Having, no niestety nie mogę napisać tutaj LW, tylko muszę napisać to wyrażenie, które użyłem. And, gwiazdka, większe, równe 10. Proszę bardzo.
I to są nasze komputery. Sprawdźmy jeszcze z wzorcem. Tak jest. Dwie dwunastki, dwie jedenastki to są te same numery komputerów. Koniec zadania drugiego. Zadanie trzecie, moim zdaniem najtrudniejsze. Pewnego dnia nastąpiła awaria wszystkich komputerów w jednej sekcji. Kiedy to było oraz w której sekcji? To jest odpowiedź, sekcja Q, 23 grudnia. A my spróbujemy to uzyskać zapytaniami. Pierwsza sprawa. Powinniśmy wiedzieć, ile jest komputerów w sekcji. Można to łatwo wydobyć z tej tabeli. Ale zrobimy sobie z tego tabelę pomocniczą. A zatem select sekcje, policzymy ile jest w każdej sekcji, count z tabeli komputery, grupując właśnie po sekcjach, czyli ile w każdej sekcji jest komputerów. Może tutaj dodajmy nazwę, można dodać S albo od razu nazwę, niech to będzie IKS, czyli ile komputerów w sekcji. Z takiej tabelki moglibyśmy dodatkowo skorzystać. I tak właśnie zrobimy. Zapiszmy to jako zadanie 3A. Jest to jednak kwerenda. Jeżeli chcemy korzystać z tych wyników jako z tabelki, musimy z tego zrobić widok. Utwórz jako widok. Wyniki tego zapytania będą w widoku W3A. Przejdźmy na tabelę. Spójrzmy. Widok 3A składa się właśnie z dwóch takich pól. Sekcja oraz ile komputerów w sekcji. Dopiszmy sobie to do naszego zapamiętywacza. W3A to jest sekcja oraz ile komputerów w tej sekcji występuje. Pojawia się jeszcze jeden problem w tym zadaniu. Nikt nie powiedział, że jeden komputer nie może się zepsuć tego samego dnia. To znaczy, że jeżeli w sekcji R występuje 18 komputerów i mamy jednego dnia 18 awarii, to nie znaczy, że się zepsuło 18 komputerów. Musimy z tabeli awarii wyrzucić wszystkie powtarzające się tego samego dnia numery komputerów. A zatem musimy stworzyć także dodatkową tabelkę. Utwórzmy zatem taką kwerendę. Tym razem będziemy pracować na tabeli awarie. I zacznijmy tak. Select. Numer zgłoszenia jest nam kompletnie niepotrzebny, ale już numer komputera, tak. I czas awarii. From awarii. Popatrzmy na to. To jest ta sama tabela co awarie, tylko z pominięciem pierwszej i ostatniej kolumny. Spójrzmy jednak, że nasz czas tutaj jest z dokładnością do minut, tak naprawdę nawet z dokładnością do sekund, a my chcemy go ograniczać, ale tylko w obrębie jednego dnia. I tutaj kłania się niestety dialekt SQL-a. Tu mamy do czynienia z HyperSQL-em, nieco lepszym niż wersja 1.8, a nieco gorszym niż wersja 2.0, co sprawdziłem doświadczalnie. W związku z tym mamy dostęp do pewnych funkcji, a do pewnych funkcji nie mamy. Możemy to zrobić w mojej ocenie na dwa sposoby. Albo rozbić to na dzień i miesiąc osobno. Rok jest niepotrzebny, ponieważ to wszystko się dzieje w obrębie 2015 roku, czyli day, czas oraz miesiąc, szcza, czyli czas awarii. Spójrzmy, jak to wygląda. I tak, 1 stycznia, 2 stycznia, 5 stycznia. Tak, mamy rozbite na dni, już z pominięciem minut, godzin i sekund. Można do tego podejść też inaczej. Jest taka funkcja tu, char, która potrafi zamienić datę na tekst, ale w takim formacie, jak my sobie to życzymy. Na przykład dzień, a potem miesiąc. Jakby ktoś chciał rok, proszę bardzo, 4 literki Y, ale pominiemy to. I uruchamiamy kwerendę. Widzimy znowu 1 stycznia, 3 stycznia, wszystko się zgadza. Ponieważ tu mam jedną kolumnę, a tutaj mam aż dwie kolumny, to te dwie usuwam. Przy czym te dwie mają tę zaletę, że to są liczby. A to jest
tekst, więc tutaj już obliczeń żadnych nie wykonamy. Niemniej do grupowania w zupełności wystarczy. Chyba troszkę za dużo skasowałem. Numer komputera powinien pozostać. O. I tu dajmy nazwę. Niech to będzie po prostu dzień. Pięknie. Jeśli będziemy chcieli to połączyć z tabelką W3A, czy z widokiem W3A, to musielibyśmy mieć tutaj jeszcze numer sekcji. Możemy to zrobić potem, albo teraz. Ja bym wolał połączyć to od razu teraz z numerem sekcji, czyli musimy te informacje na podstawie numeru komputera wydobyć z tabeli komputery. Komputery. Od razu powiążmy to relacją, żeby nie zapomnieć, gdzie numer komputera w tabeli komputery jest równy numerowi komputera w tabeli awarii. Tak? I tu możemy już bezpośrednio dopisać po numerze komputera także sekcję. Popatrzmy. W porządku. Numer komputera, sekcja i dzień, kiedy nastąpiła awaria. Ile jest tych rekordów? 24, 95. To teraz usuńmy duplikaty z tych samych dni, jeśli numer komputera jest ten sam. Wiadomo, że wtedy numer sekcji też będzie ten sam. Można by to zrobić grupując po wszystkich tych trzech polach. Jeśli zgrupujemy, no to wiadomo, że one się utworzą jako jeden zapis. Ponieważ jednak nic nie obliczam przy okazji, to szybszym sposobem na pominięcie duplikatów wyników jest słówko distinct. Nie grupuję, ale pomijam duplikaty. W wyniku uzyskam akurat dokładnie to samo. Popatrzmy, ile ich jest. 24,79. A to znaczy, że kilka komputerów zepsuło się dwukrotnie albo nawet więcejkrotnie tego samego dnia. No dobrze. Zapiszmy to jako zadanie trzecie B. Tworzymy z tego widok. Jako widok 3B. Popatrzmy na niego i uzupełnijmy sobie naszą ściągawkę. Widok 3B jest to jakby unowocześniona tabela awarii. Tak? Na niej pracowaliśmy, dodając jeszcze informacje o sekcji. I składa się z A, numer komputera, sekcji i dzień. Z takich pól. To teraz stworzymy zapytanie finalne. Skorzystamy z tych dwóch widoków. Select. Będziemy grupować sobie po sekcjach oraz po dniach i będziemy zliczać ilość wystąpień różnych komputerów z W3A oraz W3B. Od razu powiążmy to relacją where nazwałem pola, które wiążą relacją te dwa widoki tak samo, więc nie masz pójścia na skróty. W3A.sec równa się W3B.sec jak sekcja. Dobrze, to musimy grupować by sekcja oraz dzień. Ponieważ już mam te dwie tabele powiązane, mogę tutaj dodać przed count, dodajmy sobie, ilość komputerów, czyli x, ilość komputerów w sekcji. Pięknie. F5, tu mamy jeszcze jakiś błąd. A no, oczywiście, jeżeli grupuję, to muszę także po x-ach, czyli ilość komputerów w sekcji grupować. Nie jest to problem, ponieważ tu jest relacja pomiędzy tymi polami 1 do 1. Grupujemy i widzimy, że 9 kwietnia w sekcji R, która zawiera 18 komputerów, była tylko jedna awaria. Albo jednego komputera. Nie wiem, czy jedna awaria, na pewno jednego komputera. Posortujmy to sobie. Order by. O, nazwijmy, żeby. O tak. Ilość awarii, tak? IA. Order by IA desk. Patrz.
Zobaczmy. I już widzimy, że 23 grudnia w sekcji Q było 14 awarii różnych komputerów, a widać też, że ilość komputerów w tej sekcji wynosi 14. To kończy zadanie. Przypisujemy tę sekcję i ten dzień. Jeżeli byśmy chcieli wydobyć z tego jednak tylko i wyłącznie ten wiersz, to dlaczego nie? Pobawmy się, przy czym nie jest to już konieczne. Niestety nie możemy porównać tej liczby i tej liczby. Dlaczego? Dlatego, że IA to jest liczba stworzona w tabeli wyjściowej, a X jest to liczba z tabeli wejściowej. Musielibyśmy z tego zrobić widok i z tej tabeli już bezpośrednio moglibyśmy porównać te dwa pola. Ponieważ nam się nie chce robić widoku dodatkowego, to zróbmy z tego po prostu podzapytanie. Żeby z tego zrobić podzapytanie, musimy to wziąć w nawiasy i będziemy traktować, jakby to już był widok. Select. No i z tego widoku bierzemy sobie sekcję, bierzemy dzień, bierzemy, czemu nie X, bierzemy IA, tak przecież IA, tak przecież nazwaliśmy to pole. Skąd? Właśnie z tego widoku i dodajemy warunek. Gdzie? No prosta sprawa. IKS, czyli ilość komputerów w sekcji, jest równe ilości awarii niezależnych komputerów. Proszę bardzo, uruchamiamy. I pojawia się błąd. Nie można w podzapytaniu użyć czego? Order by. Dlaczego? No dlatego, że dynamiczne podzapytanie nie ma sensu, żeby było sortowane. Dlaczego? Bo i tak kolejność jest nieistotna. Więc order by wyrzucamy i w tym momencie już będzie wszystko poprawnie. Uwaga! Uzyskaliśmy to, co założyliśmy. Koniec zadania trzeciego. Zadanie czwarte, również za 3 punkty, ale o wiele łatwiejsze. Znajdź awarię, której usunięcie trwało najdłużej. Podaj numer zgłoszenia, czas wystąpienia awarii i czas zakończenia ostatniej naprawy, co jest de facto podpowiedzią. Przypomina nam, że mogło być kilka napraw tej samej usterki. Ponieważ jednak jeżeli znajdziemy wcześniejsze naprawy, to na pewno nie będzie to trwało dłużej niż czas zakończenia ostatniej naprawy. Więc nie przejmujemy się kompletnie tym, że znajdziemy wcześniejsze czasy napraw. Przejdziemy do rozwiązania. Będziemy korzystać z tych dwóch tabel. Naprawy i awarie. Select. Potrzebuję co? Numer zgłoszenia awarii, bo to muszę podać, czyli numer z napraw, numer zgłoszenia, przecinek, czas awarii oraz czas naprawy. Skąd? Z tabeli awarie oraz naprawy. Powiążmy je relacją, gdzie numer zgłoszenia naprawy, czyli NNRZ, to jest równe ANRZ, czyli z tabeli awarie numer zgłoszenia. Jeżeli mam już je połączone, to spróbujmy zresztą wyświetlić. Tak. Numer zgłoszenia, czas zgłoszenia awarii i czas naprawy. Oczywiście napraw może być kilka dla tej samej awarii. Dobrze by było znać różnicę pomiędzy tymi czasami. A zatem funkcja dateDiff difference. Tutaj podajemy okres, w jakim chcemy liczyć różnicę czasu, ponieważ tu mamy z dokładnością do sekundy to wszystko podane. No to liczymy w sekundach. Second, tutaj literóweczka. Second. Data początkowa, czyli czas A i czas naprawy. Proszę bardzo. F5. I rzeczywiście, tu mamy ile sekund
trwała naprawa. Teraz wystarczy to posortować i ograniczyć do jednego. Oto całe zadanie. Może jeszcze to nazwijmy czas naprawy w sekundach. Tak nazwijmy to pole. I jeszcze sortujmy. Order by czas naprawy w sekundach. Najdłuższy, czyli desk. I limit 1. Czyli ten najdłuższy tylko. I to jest wszystko. Numer zgłoszenia 2087. Czas awarii i czas naprawy. Co zresztą porównajmy sobie. Tu kwerendę popatrzmy. No i widzimy. No, jakoś tak umieścić. Widzimy, że wszystko się zgadza. Numer zgłoszenia i poszczególne czasy. Koniec zadania czwartego. Jak widzimy, wyniki się zgadzają. Zadanie ostatnie, równie łatwe. Podaj liczbę komputerów, które nie uległy żadnej awarii o priorytecie większym lub równym 8, czyli od 1 do 7. Wliczamy to w to też komputery, które w ogóle nie uległy awarii. Bardzo duża podpowiedź, powinniśmy sami o tym pamiętać, ale skoro podpowiadają, ok. Łatwiej będzie do tego zadania jednak podejść nie tak, że sumujemy sobie komputery bezawaryjne oraz te, które uległy, ich przecież w tabeli nie ma, zgłoszeń, oraz te, które uległy awarii o priorytecie mniejszym od 8. Łatwiej od ogólnej liczby komputerów odjąć te, które uległy awarii 8 lub więcej. I tak do tego podejdziemy, powinniśmy uzyskać 149. Na początek policzmy, ile jest wszystkich komputerów. Można sprawdzić ilość rekordów w tabeli komputery. Można też napisać select count gwiazdka from computer. I rzeczywiście mamy ich 500. Zapiszmy sobie nawet tę kwerendę. Niech to będzie zadanie 5a. OK. A ja już chyba to zrobiłem wcześniej. I tworzymy teraz drugą dla komputerów, które uległy o wystarczająco dużej awarii. Tym razem tylko tabela awarie, ponieważ mamy tu i numer komputera, i priorytet. Select numer komputera z tabeli awarie from awarie. Będziemy to grupować. Tu mam literóweczkę group by a numer komputera. Popatrzmy na to. W porządku. Teraz użyjmy jakiejś funkcji grupującej. Do tej pory używaliśmy tylko funkcji count, czyli zliczała ilość wystąpień, ale są też inne. Między innymi sum, AVG, czyli średnia, max, min. Nas interesuje max, maksymalna, maksymalny priorytet, któremu uległ awarii, któremu uległ ten komputer. No i popatrzmy. I rzeczywiście, komputer 365 uległ awarii o maksymalnym priorytecie 8, a 249 nawet 10 miał. Dobrze, posortujmy to. Order by, nazwijmy sobie może to pole maksymalna awaria by maksymalna awaria desk. Dobrze, i teraz musielibyśmy znaleźć granicę między 8 a 7, ale zamiast tego, no, dopiszmy coś, żeby nam samo to zliczyło. Zrobimy ograniczenie, filtr, nie na tabelę wejściową, tylko na wyjściową, a zatem nie where, a having. Having pisze się między group by a order by ewentualnie, w tym miejscu. No i co? Pamiętamy, że tutaj nie można użyć aliasu. Musimy dać pełne wyrażenie. Maksymalny priorytet większy równy 8. F5. I teraz można by z tego oczywiście zrobić pod zapytanie i policzyć, ile jest, albo można od razu skoczyć sobie tutaj 351. Jak ktoś lubi pod zapytania,
to proszę bardzo, jeszcze raz uzyskajmy tę samą liczbę 351, choć nie jest to już konieczne. Jak select count, czyli policz wszystkie rekordy from tego, to pod zapytanie. Uzyskujemy błąd, No bo dlaczego? Dlatego, że oczywiście nie można w podzapytaniach dynamicznych sortować. Usuńmy to sortowanie. Teraz już będzie dobrze. 351. Zapisujemy jako zadanie 5b. I teraz mamy 500 minus 351, czyli 149 powinniśmy uzyskać. I jak zapewne pamiętamy, to była poprawna odpowiedź. To kończy całe zadanie. Dziękuję.